Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor z Ludzi Lasu. Dzisiaj jesteśmy nad jeziorem razem z Mateuszem, a to wszystko po to, ponieważ chcemy zrobić crash test oto tej latarki. Jest to Armytek Prime C2 w wersji zwykłej. Później Wam zrobię przebiteczki, opowiem Wam coś o nim. No i szykuję się do dosyć ciekawy crash test, ponieważ mamy zaplanowane dużo testów, dużo takich ciekawych testów. Zobaczymy w ogóle, czy ta latarka sobie poradzi. Myślę, że powinna, ponieważ jest to naprawdę solidna latarka. Armytek tak samo przykłada dużą uwagę właśnie na jakość swoich produktów. No ale zobaczymy, po to jest ten crash test, żeby to wszystko przetestować. Także ja już tutaj nie będę więcej gadał i zapraszam Was na test. Jeszcze szybko opowiem Wam coś o tej latarce. Jest to Armytek Prime C2. Latarka o maksymalnej mocy 1000 lumenów i maksymalnym zasięgu do 114 metrów. Posiada 6 trybów świecenia, z czego na najsłabszym jest w stanie świecić non-stop przez 4,5 miesiąca. Latarka zasilana jest standardowymi ogniwami litowo-jonowymi 18650. Jeśli chodzi o wymiary, to jej długość wynosi 104 mm, a przekrój 24,5 mm. Jej waga z akumulatorem to 105 gram. Także pierwszą pozycją na naszej liście jest zatopienie oto tej latareczki pod wodą. Po prostu test wodny, zanurzymy ją odpaloną, no na stosunkowo niedużej głębokości, ponieważ jest tu dosyć płytko. I odpalimy sobie timer mniej więcej na 5 minut. 5 minut minęło. No jak widzicie, dla latarki nie zrobiło to tak naprawdę chyba żadnego wrażenia. Test wodny numer 2. Znaleźliśmy troszeczkę głębsze miejsce. Jest tutaj jakieś, myślę, no z metr głębokości. No i na patencie, na patyczku i na klipsie wkładamy latarkę. No i robimy to samo, czyli czekamy 5 minut. Także timer, start. 5 minut minęło. Działa. Jak widzieliście, test wodny nie zrobił tak na dobrą sprawę na tej latarce żadnego wrażenia. Zatem teraz przychodzi czas na test samochodowy, czyli po prostu przejedziemy ją samochodem. Parę razy zobaczymy, jak się będzie zachowywała, no i po prostu czy sobie poradzi. Świeci. Jak widzicie, po teście samochodowym latarka nadal działa. Jeśli chodzi o jej stan techniczny, no to jest bardzo dobry, tak jak był wcześniej. Jedynie co, no to stan tutaj wizualny, jest ona troszeczkę porysowana, no ale to tak na dobrą sprawę nie przeszkadza w użytkowaniu. I kolejnym testem na naszej liście będzie upadek z wysokości. Zatem jak widzicie, tak się prezentuje latarka po tych dwóch testach. Także teraz przechodzimy do testów. Jeśli chodzi o upadek z wysokości, będziemy po prostu podrzucać tą latarkę. Dla skali będziecie mieć tutaj właśnie drzewa. Nie wiem, ile to może być, 10-15 metrów. No i będzie ona spadała właśnie sobie na taką utwardzoną drogę, troszeczkę pomieszaną z jakimś asfaltem starym, z szutrem, z kamieniami. Więc takie będzie podłoże do testów. Także po testach wysokościowych, tak to można nazwać, no już są bardziej widoczne tutaj jakieś wizualne uszkodzenia. Tak jak widzicie, tutaj to aluminium troszeczkę się tutaj powgniatało. Jest o wiele więcej rys, ale jeśli chodzi o stan techniczny, no to
latarka nadal działa i nadal radzi sobie bardzo dobrze. Tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o wysokość, było to jakieś, myślę, 10-15 metrów. No i co, zostają nam kolejne pozycje z listy. No i teraz będzie eksplozja. Także na początku wsadzimy sobie jedną petardkę właśnie tutaj za klipsa. Zobaczymy, co się stanie, no i później będziemy dokładać sobie więcej. Także teraz Armytek wygląda jak islamski najemnik. No i zobaczymy w ogóle, zobaczymy, czy uda nam się podpalić wszystkie te petardy. Będzie to ciężkie, no ale co, pora przejść do testu. Chyba jedna trzasnęła. Także jak widzicie, tak się prezentuje latarka po wybuchu. Troszeczkę się usmoliła nam, ale działa. To teraz co? Największy kaliber? Także teraz pora na granat odłamkowy. Zobaczymy też, czy wypali. No i przechodzimy do testu. Jak ta latarka przeżyła, to chyba jest niezniszczalna. Oczywiście, tak jak Mati wspomniał, tutaj posprzątamy zaraz to wszystko. Ale ja was zapraszam w tym czasie na kolejny test. Także jak możecie się domyślić, kolejnym testem będzie kąpiel we wrzątku. Zatem test z wrzątkiem. Czas zacząć, zobaczymy, czy sobie poradzi. Lej do pełna, panie. No ma jakieś zabezpieczenia właśnie, że powyżej jakiejś temperatury się sama wyłączy, dlatego spodziewamy się, że tutaj będzie to samo, ale powinna przeżyć. Klasycznie ustawimy sobie timer. Myślę, że na 3 minutki tutaj jak najbardziej to będzie optymalny czas. Także 3 minutki we wrzątku minęły. Powiem wam, że ja jestem naprawdę zdziwiony. No ale co, wyciągamy specjalnymi szczypcami, żeby się nie poparzyć. Jeszcze się przyczepiła magnesem do tego kubka. Zostawimy ją chwilkę tutaj, żeby przestygła. Zatem tak wygląda nasza latarka po przejściach z wrzątkiem. Technicznie działa. Działają wszystkie tryby. Także tylko jej stan wizualny się zmienił. No, tak jak już wam wcześniej mówiłem, ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, ponieważ nie spodziewałem się, że ta latarka przetrwa właśnie próbę tutaj eksplozji, próbę z petardą, a co dopiero z wrzątkiem. Myślałem, że ona się wyłączy po chwili, ponieważ ma jakieś tam te zabezpieczenia, że powyżej jakiejś temperatury właśnie ona się wyłącza, żeby właśnie się nie przegrzać, żeby się nie spalić. No a ona sobie tutaj we wrzątku poleżała dobre 3 minutki, nawet troszeczkę dłużej. No i wszystko działa. Także jeszcze są dwa testy przed nią. Jeśli je przeżyję, no to będę naprawdę w ciężkim szoku. Chociaż po tych testach, które już odbyła, no to ja jestem w stanie stwierdzić, że powinna sobie dać radę. Także miała być proca, a mamy wiatrówkę, mamy naszą latarkę, stawiamy ją sobie tam na pniaczku, no i będziemy starali się właśnie trafić wiatrówki do celu. Uwaga! Latarka żyje. Świeci się. Tu chyba dostała, tak mi się wydaje. Bardziej po górze. No ale 5,5 mm też na niej nie robi wielkiego wrażenia.
Latarka żyje, no nie, no powiem wam, że to jest dla mnie niesamowite. Może nie jest duża moc z tej wiatrówki, no ale no jednak, chyba tutaj teraz trafiłem, tak mi się wydaje. Troszeczkę tutaj to aluminium mogło się wygiąć, no ale wiadomo, to jest aluminium, to jest miękki metal. Ale latarka działa, wszystko działa. Jestem ciekawy, jak byłoby z większym kalibrem. Kolejny strzał. Uwaga, gdzie teraz? Nawet śladu nie ma. Tutaj chyba. Chyba w tym miejscu, bo wcześniej tutaj nic nie było. Pod palcem czuć lekkie wgniecenie. No ale jak widzicie, na stan techniczny to w ogóle nie wpływa. Prime C2 działa. No i co? Przechodzimy do kolejnego, już ostatniego strzału. Czwarty strzał. O, nawet śród został tutaj w gniutusie. Armytek działa, jak działał. Także ostatnim testem, jaki zrobimy sobie, będzie wrzucenie armyteka do pojemnika, który zaleję wodą, a następnie pojemnik z latarką wsadzę do zamrażarki, zostawię na noc, no i zobaczymy, czy armytek sobie właśnie poradzi. Także odpalamy sobie najsłabszy tryb, wsadzamy latarkę do pojemnika i pod kran. To jest niemożliwe. Także minęła noc, minęło pół dnia prawie i wyciągnąłem właśnie armyteka z lodu. Jak widzieliście wcześniej, świecił, teraz przestał. Mi się wydaje po prostu, że pod wpływem zamarzania ten lód po prostu napiera na przycisk. No i przez to właśnie się teraz wyłączył, ale spróbujemy go wyciągnąć. Zobaczcie sami. Niesamowite to jest. Uwaga, nie wiem, czy będzie widać. Widzicie? Latarka cały czas działa. Jest ustawiona na najsłabszy tryb, dlatego przetrwała tak długo, no ale jak widzicie, cały czas działa. Także jeśli chodzi o crash test, to by było na tyle. Jak widzieliście, latarka przeszła naprawdę solidne i ekstremalne testy. Wydaje mi się, że mogę nazwać ten test najbardziej hardkorowym na YouTubie, ponieważ nie widziałem nic mocniejszego. Na początku zaczynaliśmy od wody. Jak widzieliście, naprawdę nie zrobiło to żadnego wrażenia na latarce. Jest ona odporna na wodę do głębokości około tam chyba 10 metrów, podaje właśnie armytek. Później był test samochodowy. Przejechaliśmy sobie właśnie dwa razy tą latarkę. Również nie zrobiło to na niej większego wrażenia. Następnie były testy wysokościowe, rzucaliśmy na wysokość około 10-15 metrów. Następnie był ekstremalny test eksplozji. Jak widzieliście, latarka była wysadzana, przypinaliśmy do niej różnego rodzaju petardy. Wiadomo, nie były to najmocniejsze petardy, ponieważ użyliśmy takich, jakie mieliśmy pod ręką. No ale i tak sam fakt, że przetrwało na wybuch jakiejkolwiek petardy, jest już szokujący. Następnie była kąpiel we wrzątku, latarka wytrzymała tam aż 3 minuty. Powiem wam, że zdziwiłem się, że się nie wyłączyła, ponieważ posiada ona zabezpieczenia zapobiegające przegrzaniu się. Tuż po wrzątku był test strzelecki, mianowicie oddaliśmy po kilka strzałów do niej z wiatrówki, co na latarce nie zrobiło żadnego wrażenia, jedynie pojawiły się jakieś gniecenia na korpusie. I następnym, ostatnim już testem był test zamrożenia, czyli wsadziłem armyteka do pudełeczka, tak jak widzieliście na filmie, i zamroziłem z odpalonym najsłabszym trybem. I jak widzieliście, nawet to przeżył
Także myślę, że tym filmem naprawdę wszystkim zobrazowałem, jak twarde są te latarki, jak one są dobre jakościowo i jak bardzo są wytrzymałe. Także jeśli zaciekawiłem Was latarkami właśnie od firmy Armytek, możecie śmiało sobie sprawdzić, jakie mają zaopatrzenie na ich stronie, a z tym kodem Ludzie Lasu macie 11% zniżki na wszystkie produkty. I to byłoby na tyle. Pamiętajcie, że w poprzednim odcinku jest konkurs, który trwa jeszcze do 1 czerwca i możecie śmiało wziąć udział, żeby wygrać kuchenkę od Pirana. Wystarczy, że napiszecie komentarz "biorę udział", dacie łapkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał i to tyle. A ja już się z Wami żegnam. Widzimy się na następnych przygodach. Trzymajcie się, cześć!